Witam was, kochani, w drugim odcinku z Kingdom. Kochani, zrobiliśmy tutaj sobie chyba lepszą twierdzę. W ogóle przepraszam was za to, że... Znaczy przepraszam, no... W sumie przepraszam. Za to, że ten odcinek ostatni był taki krótszy trochę. Ale no... Myślałem, że dłuższy jest. Ponieważ nagrywam tutaj OBS-em, a zazwyczaj Actionem nagrywam. No to nie miałem poczucia czasu, bo a tak to mam chuda z Actiona, że widzę, ile mniej więcej odcinek trwa. I dlatego... No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Ty jesteś bezrobotny. O, weź sobie łuk. Mamy tak. Raz, dwa, trzech, czterech mamy. Super, ultra... Modulanie. O, idą. Atakować. What the fuck? Szybko! Szybko atakować! Atakuj! Młotkowego atakuj! Dobra, zdech. Chyba ci, co się ten, co zdobędą już coś. O, w mordę kopany. Tego nie przewidziałem. Weźcie sobie złoto, panowie. Bo trzeba ich wszystkich pozatrudniać jeszcze raz. O, masakracja. Tak. Weź złoto. Zastanawiam się, czy tu nie przedłużyć tego. Zobaczymy. Kurde. No, w tym momencie to tak słabo to wygląda. Ten jest bezrobotny. Może ktoś tam... O, właśnie. Łucznik. O, tego się nie spodziewałem. Może wy tam jakąś kasę sypnięcie? O, no właśnie. Dalej pieniążka. Tu można coś zrobić, ale jeszcze chyba nie teraz. Trzeba będzie to drzewo ściąć, przynajmniej jedno. Dobra, to wyjdźcie tam, kurde, blaszka. Jakiś pieniążek masz dla mnie? Sam sobie wezmę. O, ho, ho, ho. Ty jesteś bezrobotny, masz. Trzeba będzie postawić to. Dwóch. No i tyle. I to cała kasa poszła. Tutaj co? Ty jakiś pieniążek masz? Powinieneś mieć, bo tam za ścięcie drzewa się dostaje pieniążek. Dobra, spróbujmy ściąć to jeszcze. O, dobra, te dwa na razie. Oż ty w mordę, kopaniutki. Nie wiem, czy tutaj dobrze to postawiłem. Powinienem postawić, bo tu była ta ostatnia, ta. I teraz oni będą tam. Chyba źle zrobiłem. A tutaj każda, kurde, zła decyzja, prędzej czy później, zazwyczaj prędzej, objawia się właśnie w złym... Chodź. Nie idź tam, w tamtą stronę. Nie idźcie tą drogą. Kolejny łucznik. Jakiś pieniążek. Albo ty. Nie. Tu jest drzewo do wycięcia, tylko kurde, teraz jest zamarkowałem już. A ten co? Nie, na razie ludzi nie bierzemy. Potrzebuję młotki i łuki. Dobra. Bo tu jest na pewno dwóch przynajmniej bezrobotnych. Jak nie więcej. Kurde. No dobra. Ale dzisiaj chyba powinien być większy spokój, tak mi się wydaje, skoro to był atak taki potężny. Tu jest taka, widzicie, palisadka sobie, o. Idzie ten, dawaj pieniądze. Dzięks. Chyba dwóch mamy. Łuczników trzeba, łuczników. Natychmiast. Dobra,
I to chyba tyle. Jest noc, oni tu stróżują. Tylko czemu czterech z tej strony, a z tamtej strony tylko dwóch? To nie wiem, ty wracaj. No, dzień się... Znaczy noc się chyli ku końcowi. Dwóch młotkarzy mam. Wydaje mi się, że im większe, a znaczy im bardziej rozbudowaną twierdzę mamy, tym mocniejsze ataki, także wydaje mi się, że trzeba rozbudować to, co mamy. Czyli tam wszystkie te mury na maksa, to na maksa, o. No mur mamy na maksa, ale tutaj też, dobra. I dzień wstaje, w sensie podatki się robią z tego, co zauważyłem, w momencie, kiedy nie ma zagrożenia. To znaczy tam na przykład jak są dobitki, niedobitki demonów. A nie, jest tu was miliard. No ale dzień wstaje, halo, idźcie już polować. Was tu jest czterech. Chcę zobaczyć, jak się rozkładają te siły. Pomiędzy lewą stroną a prawą stroną, to jest bardzo ważne. Czy was tu jest trzech? Chyba tak. Trzech i jeden tu. No to chyba dobrze się rozkładają. Dobra, jest dzień. Jak zaczynają polować, to jest dzień. Powinien być właśnie o. Podatek. Elegancko. Ta wieża chyba jest rozbudowana już na maksa. Dobra. Czy ja potrzebuję ludzi? Chyba tak. O, o, o. Dobra. Zamarkujmy te dwa drzewa. Nie wiem, czy... że tak powiem... rozległość królestwa również wpływa na... siłę ataków demonów. To jest pytanie zasadnicze. Tych dwóch idzie tu. O dobra, skończyła się stamina konia. Was tu jest w sumie czterech. Czterech. Proszę oddać tę monetę. Widziałem, że ją tam zakosiłeś. Nie, tam nie ma nic. Dobra. Dwóch mam. Dobra, trzy łuki są. Jednego młotkowego zrobimy, ale to był błąd teraz. Kurde. No właśnie. Ale zaraz, zaraz. Może ci coś zarobili elegancko. Temu się... A czemu ty wyrzuciłeś monetę? Tu mamy jedną. Tutaj... Tu jest drzewo do zamarkowania, ale... Kurde, oni już nie wrócą. Nie, tam jest za daleko ten obóz. No nic to. Trzeba wracać. Tu można zrobić również... ten, ale dobra. Wznieśmy to. Wznieśmy tu łucznikową wieżę. Przynajmniej taką. Katapulty, na katapultę mnie na razie nie stać. Idźcie, idźcie tam łucznicy. Dobra, jeden łuk został, jeden młotek, czyli dwóch ludzi. Jakbym zrobił, to by było elegancko. Dobra, wszyscy wracają. Może jakąś kasę mają dla mnie. O. Jak wy tam stoicie z kasą? Całkiem spoko chyba. Tu jest rozbudowane. Tutaj... To może być wyższa wieża, nie? Ale wydaje mi się, że strona lewa jest mniej zabezpieczona. To są właśnie takie kurde bieganiny. No właśnie, zbuduj... Kurde! O te... Robicie! Podnieś sobie ten łuk. Dobra, to była chyba ta... akcja z tymi. Nie, ja tu muszę kurde być, bo tutaj widzicie, jakby wieży nie ma. I dlatego oni pójdą w tę stronę. No właśnie. A chyba mamy... Właśnie, elegancko. Dzień wstał, więc idźmy szybko po podatki. Tutaj oni się zajmą, czym mają się zająć. Pójdźmy do tamtego obozu. Dwa łuki. Czyli dwóch łuczników będzie. No dobra. O, o, o. Dobra, to pozbierajcie kasę, ja później po nią przyjdę.
tu można zrobić kolejny. Tu jest jeden ludek. Wracaj. Znaczy wracaj. Ogólnie chodź. Będziemy mieć kolejnego ucznika. Zastanawiam się, czy tam dalej jest jakiś obóz. Powinien być. Powinien być, albo to w drugą stronę jest obóz. Tu jest to. Jest skrzynia ze skarbem. Ale numer. Dobra, tu jest portal już. Jakby ktoś nie widział. Tam wychodzą demony. Dobra, spadamy. Czyli tutaj jest tylko jeden ten. Jeden obóz. Warto wiedzieć to. No i kurde. Zobaczymy. On się zmęczył, ale to nie szkodzi. Tutaj można wieżę strażniczą sobie zbudować, ale tak naprawdę to, że łucznik jest na wieży, wcale go nie chroni do końca. Chroni go przed tymi skurczybykami z dołu, ale są też latające potwory i to jest masakra. Tu się nikt nie pojawił nowy? Chyba nie. Nie, 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 jesteś, widzę cię tam. Chodź tu. Jak tam pieniążki moje? Dobra. Łuczników full. Łuczników mnóstwo. Ten się tu nasypał. Dobra. Elegancko. Sakiewka prawie pełna. Czy mogę coś rozbudować tu? Musiałbym rozbudować, kurde, znaczy zbudować tak naprawdę. Farmę. Farmę, farmę. Rozbudujmy to, co można. Może z tej strony katapultę zróbmy. Stracę wtedy, że tak powiem, dwóch. O, dziękuję. O, dziękuję. Bardzo dziękuję. Bo tutaj farmę można też zrobić. Ale najbliższy... To musiałbym wyciąć. Ale to kurde, chyba następnego dnia. Zaznaczymy to, jak będziemy biec po ludzi. Tutaj. Bo tu jest obóz kolejny. Chciałbym zobaczyć, jak on jest daleko. Tam jest dwóch ludków. Oni nie wrócą na noc. Oni za szybko, za wolno idą. A ja już mi się skończyła stamina i słabo. Bo jak mnie dopadną demony. Bo demony idą szybciej niż ja w tym momencie, ale jak jestem w galopie, to wolniej. Dobra, kawałek, żeby tak się oddemonizować. O, masakra. Mam nadzieję, że zdążę. Katapultę wysłałem w prawo, co prawda. Nie, w lewo wysłałem katapultę. No dobra, trzeba będzie tamtych ludzi wziąć i młotkowych dwóch zrobić. Dobra, to zróbmy tutaj młotek. Jeden. Wszyscy, którzy przyjdą z lewej strony, po których pójdę, będą młotkowymi, którzy będą katapultę ogarniać. O, o, o. A ten co? Kasy full. Tylko, że... Dobra, łuku nie ma. Czyli ten, co idzie, będzie młotkowym. Przynajmniej jednym i dobrze. Jak wygląda sytuacja tutaj? W porządku, co prawda... Dobra, lecimy. Tu coś mogę zrobić z tym. Ale nie wiem co... To drzewo miałem zamarkować, tak robię. Biegniemy szybciutko po tych ludzi tam. Oni powinni zdążyć. Dojść. Się trochę koniu zmęczył, ale to nie szkodzi. Widzę cię tam za namiotem. Masz tu monetę. Też masz, idź. I tu jest drugi obóz, elegancko. I ci też powinni zdążyć. Opa, dobra. Tam mamy dwa młotki. I wydaje mi się, że jeszcze jednych młotkowych zrobimy, żeby katapultę tę po prawej. Bo teraz kasę wydamy na katapultę. Dobra, ci sobie idą powoli. Powinni zdążyć. No to w sumie nawet przed dniem, przed dzwonami pobiegłem w tę stronę, więc spoko. Dobra, tylko tutaj nie ma tego muru,
I tam mnie tak trochę niepokoi. Chyba, że tutaj faktycznie jest mur, tylko ja go, kurde, nie zauważyłem. Nie, no jest mur, elegancko, dobra. Mi się kasa kończy. Znaczy, kończy mi się miejsce na kasę, o. W ten sposób. Także katapultę zrobimy. Niech sobie będzie. Musimy zrobić dwa młotki. Bo ci sobie poszli. Mamy pieniądze. I chyba nie rozbuduję zamku do momentu, jak nie zrobię farmy. To oczywiście rozbudujemy. I tutaj, no tu są nasze włości. Dobra. Jak ty tam? Jedna moneta. Pamiętajcie, że jeżeli król zgubi koronę, to w tym momencie jest koniec gry. Dlatego warto mieć trochę złota, ponieważ każdy atak demona pozbawia nas jakby monety, nie? To było widać wcześniej. I... no i właśnie, kurde, o to chodzi. Znaczy, o to chodzi, żeby nie zgubić korony, tylko mieć pieniążki na... O! Idę, skurczy bykowie. Tam dwóch zatrudniłem. No, to idą ci, kurde, których teraz zatrudniłem. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty. Tu jest katapulta. Tutaj wznieśmy mur, kurde, tylko jak on jest niewzniesiony, to zaraz nam przyjdą. Idzie młotkowy jeszcze jeden. Ale tutaj mamy, kurde, full wiary. Tak zwanej. Idzie młotkowy, dobra, mam nadzieję, że poradzi sobie. Mamy jeszcze jeden młotek, który jest niewzięty. Trzeba będzie zrobić, kurde, tą farmę, tylko... tylko czy jest sens? Znaczy, czy jest sens robić farmę, która jest odsłonięta? Ponieważ, no, farmera też mogą... O, właśnie. Zabrać... No i kurde, młotek ukradł. Jak nic. To gnojek. Dobra, weź sobie młotek z powrotem. Katapulta żyje, nie? Tak. To będzie zaraz wzniesione. Dobra. No tam takie jest trochę straty, ale... Dobra, mamy kolejny dzień. No i o. No i tutaj farmę. Bo tu, gdybym poszedł, to nie mamy ściany, mógłbym zrobić... No tu niby ściana jest, ale tutaj jest jeden łucznik. Gdyby był jeden łucznik, to tak trochę se... słabo. No ale dobra, zróbmy tę tutaj. Nie wiem, czy mamy człowieka bez pracy, bo żeby farmera zatrudnić, trzeba mieć kosę. Ten tu jest... nie, to jest budowniczy. Dobra, tu mamy. Zaraz te monety sobie wezmę. Bądźcie farmerami. Farmerzy oczywiście też... kasy zarabiają. Dobra, mamy dwóch farmerów. I dzięki temu... mogę rozbudować to? No nie. Zaczyna, muszą chyba najpierw zbudować tę farmę. Standardowo. O, zbudowali. Jeszcze sobie rozbudujmy. A co? Dobra, młotkowi są. Młotkowi potem przyjdą chyba do katapulty wieczorem. Tak mi się wydaje. A czy jest katapulta po prawej stronie? Bo tak coś... A tak widziałem, ale... Nie, no jest, elegancko, dobra. Tu jest. Wy macie tam jakieś pieniążki? Macie. Dobrze. Z tej strony też jest. O. Elegancko. Chodź, chodź, chodź szybciutko. Dobrze, że ten obóz jest bliziutko. On, mam nadzieję, że dojdzie, zwłaszcza, że mam tutaj łuczników. No, jeszcze dzień się nie skończył, ponieważ jak się dzień kończy, wszyscy wracają. A ten idzie w prawo, jak widzicie. Dobra. Farmerzy, farmerzy. Kolejna złota moneta. Łucznik, ten co idzie z prawej strony. Tutaj to, tutaj zbudowane, tu katapulta, katapulta. Tutaj ci. O.
Nie wiem, czy kurczę ci nie wracają na noc. A ty gdzie jedziesz? Czemu młotkowie tutaj są? A może tak do katapulty byście poszli, co? Czy nie? Czy to jest zły pomysł? Albo tutaj nic nie ten. Nie kazałem robić. Nic wycinać, nic nie ten. Mordy kopany! Nogi! Nogi! No i co? I zabiją was, tak? No. Brawo. No i czemu tak się stało? O, teraz coś ten. O, masakra. O, ja pierdzielę. Nie! No i szkurde w mordę kopany. A z tej strony jak wygląda sytuacja? No 17 was tu stoi. A może byście poszli w lewo? Ja pierdzielę. Pozabijać wszystkich. Może coś mi kasy zwrócą. Dobra. O, masakra to była. Ale dlaczego wszyscy z prawej strony byli? Zapytowywuję. No właśnie, są takie dziwne rzeczy, których nie ogarniam. Co się stało? Aha. Rozwalili ten mur oczywiście. Katapulta stoi. Jest młotek jeden. Ty jesteś mój już, czy nie? Ty. O, masakracja. No. O, jaka tragedia tutaj się wydarzyła. Dobrze, że katapulty nie rozwalili. Ten idzie po łuk. Ostatnia tutaj. No i tego trzeba będzie zatrudnić jeszcze raz. Mam nadzieję, że masz jakąś kasę. Masz. Dobra, ty masz. Dobra, bądź łucznikiem. Kosy chyba odzyskaliśmy. Tak, dwóch, trzech, pięciu. Masakra. Nigdy nie wiadomo, kurde, no ale... Po cholerę idziecie, młotkowi. No ja rozumiem, teraz chyba coś tutaj zaznaczyłem. Ale chyba nie nawet. Przecież miałem tyle ludzi. I co? Na cholerę tu stoicie. Do katapulty iść. Nie wiem, czy najbardziej wysuniętą rzecz oni idą. Wiecie. No bo teraz najbardziej wysunięty to jest faktycznie ta farma, nie? Bo nawet nie wiem, czy tam ktoś jest, kurde, na tej farmie. Kto może pracować. Tak mi się wydaje, że tą farmę po prostu postawiłem w miejscu, gdzie nie powinienem. To znaczy najpierw trzeba było wszystkie tam zabudowania. I co? Poszliście sobie. Co zarobiłeś? Zarobiłeś, tylko w tym momencie stać mi chyba na jednego, bo oni muszą mieć zajęcie, bo inaczej sobie pójdą. O, masakracja. Przynajmniej ten mur tutaj został. Właśnie nie wiem. Weź tu, chodź. Ty idziesz po łuk. A nie, mamy łuki tutaj. Dobra, to może jakieś pieniążki ktoś ma jeszcze? Jakiś drwal ktoś? Ktoś z was? Nie? Really?
Nie no, w takim układzie to trzeba będzie zrobić po prostu mur, posterunek czy coś tam na lewo. O, masakracja. No bo oni się stoją i się gapią, nie? Są łuki. Znaczy jeden łuk został. Więc przynajmniej ten jeden, który tam uciekł z prawej strony. O. No to powinien go wziąć. Weź szybko wracaj po ten łuk. No i trzeba będzie kosy, kurde, kupić. No i to tak właśnie jest, kurde. Że wydaje wam się, że wszystko idzie jak po maśle. Tylko czemu tego nie mogę rozbudować? Już dalej. Katapulty z każdej strony mam. Ci stoją tu. Czy budowniczowie? No właśnie, oni tam stoją przy tym posterunku, jak durnie. Czy ja potrzebuję ludzi? Chyba tak, aczkolwiek potrzebowałbym przynajmniej jednego farmera. Dzień wstaje. Na razie łuków nam dostatek. To jest kosa za 5, a ja mam chyba 3 monety albo 4. 3 mam. Dzień wstaje, aczkolwiek. Co to za dzień? Dobra, idźmy tu od razu. Weźmy tego jednego i tego drugiego. Niech oni idą już. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś kasę z podatków sensowną. O. No bo tutaj z prawej strony trzymają się ludzie faktycznie. Tego miejsca, które jest najbardziej wysunięte, nie? Tylko czemu tutaj na przykład budowniczych nie było przy tym, przy katapulcie? Dobra, zróbmy tę kosę. Jedną. Drugi łuk. I kurde, co? No i tutaj warto by postawić jakąś wieżę uczniczą, czy jaką. Bo tutaj jest wieża i tu jest dopiero możliwość zbudowania muru. Może jest to pomysł. No, ci idą tu. Może tą katapultę przed ten przestawią. Jakoś. Ktoś. Ktokolwiek. Bo ci idą wszyscy w lewo. Wreszcie. Ten młotkowy jakoś tak się nie bardzo. Z prawej strony ktoś został? Nie, bo po co? Chyba, że ci wrócą potem na noc. Aha, dobra, ich tu jest 15. Dobra. Młotkowy, ty masz pieniążek na mnie. To wiem. Dobra. Nie, no mamy tych łuczników miliard. Dlaczego sobie nie poradziliśmy wtedy? I z jakiej paki nie mogę rozbudować dalej? Po co? Nie wiem. Budowniczych mam. Tam nie było akurat żadnego, ale zaraz policzymy tych po lewej. O, idzie katapulta. Raz, dwa. Tu jest dwóch budowniczych. Trzeci. Tam powinien być jeszcze jeden albo dwóch. Może jak tu przyjdą, są katapulty. Kurde. No to by błąd. W tym momencie. No ale łuczników ma miliard. Powinien sobie jakoś poradzić z ewentualnym atakiem. Chociaż jeżeli będzie zmasowanym, to na pewno nie. Idzie. Drugi. No, oddawaj młotek, debilu. No i uciekł. No ale chyba wzięliście te. No bo pozabijali wszystkich. Jeden tylko ukradł jeden młotek. To gdzie reszta łuków na przykład jest? Są łuki tu? No nie ma. Z jakiej racji nie ma? Pozabijali resztę, nie? Tutaj też jakaś akcja widzę była. A, tu już wstał dzień, elegancko. Dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek.
Dzień, kurde, 13. Może być różnie. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzecim z Kingdom. Pa, pa.